dozens of eyewitnesses who swear that they've seen these living pterosaur creatures flying around in modern times. But what was that thing we see in the air? It's nothing I've ever seen before, on land or in sea. A hairy creature who haunts the woods, the stuff of legend, right? Wrong, the Sasquatch has been found dead. Ze wszystkiego, co mieszka w jeziorach i rzekach, nic nie jest tak straszne i dziwne, jak to, co dzisiaj zobaczysz. Oto kilka dziwnych sytuacji uchwyconych na kamerze. Koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz komentarz Kryptyda, a przypnę Ci serduszko. Oglądaj do samego końca, by zobaczyć coś szokującego. Wielki, prehistoryczny ząb. Większość gatunków prehistorycznych całkowicie wyginęła, ale ich skamieniałości pozostały doskonale zachowane. W styczniu 2022 roku poszukiwacz skarbów przemierzał odległą rzekę nieujawnionej lokalizacji na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie znalazł ogromny ząb megalodona. Eksperci morscy po zbadaniu go stwierdzili, że ten ząb ma około 6 milionów lat i pochodzi z czasów, gdy ta rzeka była otwartym oceanem. W zależności od jakości zębów mogą być warte dziesiątki tysięcy dolarów. Przerażający organizm galaretowaty. We wrześniu 2017 roku pojawiło się porażające wideo repulsyjnego organizmu wyłowionego z zagubionej laguny, jeziora w parku Stanley w Vancouver, Kanada, przypominającego mózg. Organizm blob miał niepokojący brązowy kolor i był miękki, ale jednocześnie sprężysty jak galaretka. Selena Starnes z Towarzystwa Ekologicznego Parku Stanley była tą, która odkryła i schwyciła stwora, drgającego i pulsującego podczas wyjmowania go z wody. Okazało się, że to, co odkryli tu w zagubionej lagunie w parku Stanley, to właściwie zwierzę zidentyfikowane jako brionia, złożone z mikroskopijnych zoidów zdolnych do rozmnażania bezpłciowego. Chociaż zazwyczaj spotykane na południe od rzeki Mississippi, to było pierwsze północne ich obserwowanie. Wierzy się, że ich obecność może być związana ze zmianami klimatycznymi, ponieważ te stworzenia adaptują się do nowych siedlisk wraz ze zmianami środowiska. Rzeczny wąż. Tłum to jeden z elementów, który dowodzi wielkiego i strasznego klimatu, który pochodzi z tego zanurzonego węża. W marcu 2014 roku duża grupa ludzi zebrała się obok tajskiej rzeki na odludziu, po czym szybko rozeszła się wieść o pojawieniu się smoka lub morskiego węża. Choć zazwyczaj każdy bałby się znaleźć w takiej sytuacji, tłum był raczej ciekawy, jak to stworzenie wygląda. Ale to, co zobaczysz, zaraz jest o wiele dziwniejsze. Od wieków istnieje mit o gigantycznym stworzeniu przypominającym węża, zamieszkującym jezioro Okanagan. Jego istnienie często było kwestionowane i odrzucane jako jedynie starożytne podanie. Jednak w styczniu 2019 roku pojawiły się nagrania tego stworzenia i szybko stały się wiralowe. Wielu początkowo myliło je z gigantycznym orszem ze względu na podobieństwo, ale orze zazwyczaj zamieszkują oceany, a nie słodkowodne jeziora. To enigmatyczne stworzenie, znane pod różnymi nazwami na całym świecie, takimi jak chiński król smoków, jest zakorzenione w starych legendach. Pomimo długiej historii nie ma żadnych raportów o atakach agogo na ludzi ani o ich spożywaniu. Niemniej jednak jego obecność stanowi przypomnienie o potencjalnych zagrożeniach czyhających pod wodą. W marcu 2022 roku pojawiło się niepokojące wideo z nieujawnionego miejsca w Ameryce Łacińskiej, przedstawiające ogromne, niezidentyfikowane zwierzę. Jej głowa została odcięta, a ciało miało kształt zupełnie niepodobny do jakiegokolwiek znanego organizmu. Początkowo uznano je za pień drzewa, ale obecność sztyletów i noży w rękach miejscowych potwierdziła, że to zwierzęce zwłoki o długości między 2 a 2,5 metra. Spekulacje na temat tożsamości są niejasne. Mogło to być cokolwiek, począwszy od mrówkojada, aż do istoty tak nieuchwytnej jak Bigfoot. Skoro mowa o wielkiej stopie, to będzie jeszcze sporo o dziwnych stworzeniach, więc oglądaj do samego końca. To zdarzenie miało miejsce w lipcu 2015 roku. Pojawiły się doniesienia o nieziemskim stworzeniu pod wodą w tureckim jeziorze Wan. Lokalny łowca potworów podjął wyzwanie zbadania sprawy, która pierwotnie została zgłoszona 2 lata wcześniej. Domniemane obserwacje nabrały tempa, gdy amatorzy zrobili zdjęcia długiego, ciemnego kształtu poruszającego się w oddali na jeziorze. Pomimo kolejnych prób profesjonalnych ekip filmowych, by uchwycić stworzenie na filmie, ich wysiłki okazały się daremne. Niezłomny łowca twierdził o sukcesie po ustawieniu obserwacji nad jeziorem. Profesor Avne Ozatar z Uniwersytetu Van spekulował, że stworzenie mogło być głęboko zamieszkującym morskim gadem, który okresowo wypływał na powierzchnię z głębin jeziora. Wideo udostępnione na Instagramie przedstawia stworzenie, które można jedynie opisać jako dinozaura podwodnego, pomimo niewiarygodności takiego określenia. Na nagraniu dostrzeżono kolosalnego gada przypominającego prędkiego dinozaura, który czai się w rzece ukryty pod płytkimi wodami w pobliżu niewidocznego miejsca pod skalistym płaskowyżem. Jego intensywne skupienie sugeruje, że może cierpliwie czekać na okazję, by zaatakować niczego niespodziewających się osób skaczących do wody. Jednakże, aby powstrzymać ciekawskich odwiedzających, źródła zdecydowały się nie ujawniać miejsca tego obszaru. Zapraszam Cię na mojego Instagrama xpafix. Za każdego followa postaram odwdzięczyć się serduszkiem. Tylko mała część tej rzeki była eksplorowana, co wyraźnie świadczyło o obecności podwodnej bestii. Wędkarz rekreacyjny, który po nagłym pojawieniu się aktywności sejsmicznej zdecydował się natychmiast opuścić wodę, jednocześnie pozostając w pobliżu w nadziei na uzyskanie odpowiedzi na to, co się stało. Zamieszanie w wodzie wywołało ciemne fale pigmentu, podczas gdy na początku nie było widocznych żadnych morskich zwierząt ani innych istot. Początkowo myślał, że to duże skupisko ryb, na które jakieś drapieżniki polowały, ale nic nie było pewne. Cokolwiek to było, z pewnością było przerażające. Zombie łososie. W przeciwieństwie do wszystkich zombie, które mogłeś zobaczyć na ekranie, te zombie łososie mają najbliższe podobieństwo. Nagranie z listopada 2017 roku z dna rzeki Goldstream pokazuje dużą grupę łososi pokrytych grzybami, prezentujących raczej ponury widok. To zjawisko ma miejsce po tym, jak łososie podejmują wyzwanie nawigacji w górę rzeki, aby dotrzeć do swoich terenów tarliskowych. Walczą przeciwko prądowi wody, używając swoich ciał i ogonów, aby wgryźć się w żwir, zyskującym siniaki, aż wyczerpią całą swoją energię, co prowadzi do wyłączenia ich ciał. W rezultacie ich ciała zaczynają gnić, mimo że są wciąż żywe, aż w końcu tracą przytomność. Ale jeśli mówimy już o tym, co jest żywe i martwe, to przejdźmy do dinozaurów, które definitywnie są martwe. Ale czy na pewno? Od czasu plotek o wymarciu dinozaurów pojawiło się kilka innych obserwacji, które to obaliły. Użytkownik TikToka sfilmował tę scenerię na jeziorze Ranco w Chile i opublikował na swoim profilu w lutym 2023 roku, pokazując dużego, nieoswojonego gadzina, który pojawił się na powierzchni rzeki. Ponieważ w tym obszarze nie występują krokodyle ani aligatory, pojawia się pytanie o naturę tego stworzenia. Jednak źródło, które jest jedynym świadkiem tej sceny, uważa, że to zwierzę wygląda jak dinozaur. Wzrastające istoty pierwiastkowe. Pomijając to, jedynym innym możliwym wyjaśnieniem tutaj byłoby dusze zmarłych albo duchy. Rybak pakował swój sprzęt po dniu pracy nad rzeką na Filipinach, gdy zauważył białe kółko dymu pojawiające się spod wody i formujące się w kształt postaci. W ciągu sekund Sylwetka kolejnej podobnej postaci pojawiła się za nią. Ludzie na całym świecie zidentyfikowali to jako istoty pierwiastkowe. Istoty pierwiastkowe to mityczne stworzenia reprezentujące siły natury, ziemię, powietrze, ogień i wodę. W różnych kulturach są one przedstawiane jako gnomes, sylfy, salamandry i dżiny, często ukazywane jako strażnicy lub ucieleśnienia naturalnych elementów, symbolizując związki między ludźmi a ich środowiskiem. Zaraz pokażę Ci coś szokującego, więc oglądaj dalej. Od rekinów, orki po delfiny i wieloryby, rzeczywista natura tego stworzenia morskiego pozostaje tajemnicą. Nagranie z 1 maja 2016 roku pokazuje moment, gdy rybak na chińskiej rzece prawie pomyślał, że złapał dużą rybę. Tylko po to, by odkryć, że to ssak morski. Zupełnie nie przypominał morskich zwierząt, które on ani większość widzów widzieli wcześniej. Udostępnił klip, aby uzyskać jakieś odpowiedzi. Jednakże niektóre spekulacje sugerują, że może to być kaszalot dziobaty, gdyż oba mają podobne cechy, ale nie wygląda na to, by to było dokładne wytłumaczenie. ...24 marca 2021 roku w miejscowości Chaco Sango w Tajlandii odkryto bardzo dziwnego mieszkańca rzeki o licznych nogach. Materiał wideo przedstawia dziwaczną istotę poruszającą się w wodzie. Osoba, która natknęła się na nią, postanowiła złapać podobną do skolopendry istotę w rzece Bang Pakong 13 stycznia. Początkowo unosząc się na powierzchni wody, jej nietypowy wygląd wzbudził ciekawość odkrywcy, który nigdy wcześniej nie spotkał niczego podobnego. Następnie lokalny biolog morski zidentyfikował słodkowodne stworzenie jako robaka szczeciniaka, często spotykanego podczas chłodniejszych pór roku w Tajlandii. Wyobraź sobie naturę dziwnej istoty, która przebija się przez wszelkie pułapki i wciąż nie daje za wygraną. Grupa przyjaciół z Indonezji korzystała z kąpieli w strumieniu na wsi, gdy natknęła się na tajemniczą istotę, która przepływała przez wodę. Na początku wycofali się z wody, dopóki nie postanowili użyć swojego sprzętu wędkarskiego, aby ją uchwycić i dokładnie się jej przyjrzeć. W ten sposób ta przerażająca istota udawała się jednakowoż uwolnić za każdym razem. Po wielu godzinach wreszcie udało się ją schwytać, ale zanim oddano ją w ręce lokalnych ekspertów, zrobili tylko jej zdjęcie, aby zidentyfikować jej naturę. Nieznane zwłoki, które wyglądają jak wilkołak, jednak inni sądzą, że to jakieś monstrum, w rzeczywistości są starym nagraniem z roku 1959 na plaży Plum Island. Pokazuje ono zwłoki pewnego humanoida, stworzenia, które wygląda na to, że ma głowę jak u psa, ale ciało podobne do człowieka. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, ponieważ YouTube nie przepada za tego typu filmami, a dzięki temu zasięgi nie spadną. Obcy leniwiec, nazwanie go obcym leniwcem, to termin, który w dużej mierze pasuje do fizycznego opisu tej istoty. Mieszkańcy Panama City byli zaintrygowani odkryciem możliwego stworzenia pozaziemskiego, które zostało znalezione leżące przy skałach na dnie rzeki. Najbliższym fizycznym opisem, jaki miało, było leniwiec, choć miał on długie kończyny, a jego ciało było zupełnie bez futra. Został więc nazwany obcym leniwcem, gdzie większość ludzi wierzy, że faktycznie był to leniwiec, którego twarz i pazury zostały poważnie zmutowane przed utratą życia. Anomalia ryby z laguny. Być może pojawienie się tej istoty jest sygnałem alarmowym dotyczącym złych warunków sanitarnych w lagunach Parku Miejskiego w Nowym Orleanie. Widziano dziwne stworzenie pływające i unoszące się w wodzie. Czy to tylko resztki jakichś ryb? Czy może genetycznie zmodyfikowane istoty? To pozostawiło większość odwiedzających zdumionych i zdezorientowanych co do tego, jakiego rodzaju ryba to mogła być. To nic, co kiedykolwiek wcześniej widziałem. Doświadczony rybak, który był w pobliżu, zidentyfikował to jako możliwy przypadek ryb umierających i płynących do góry nogami, a za takie zjawisko odpowiedzialna była zanieczyszczona woda. Zepsuty waran. Oprócz ryzyka, jakie może przynieść karmienie dzikich zwierząt, ich zachowanie jest jednym z nich. Młoda Japonka była zajęta karmieniem żółwia obok mostu, gdy nagle agresywny waran przerwał spokojną atmosferę. Odstraszył żółwia w nadziei, że zajmie jego miejsce i będzie jedynym karmionym. Po tym incydencie, który zasmucił wszystkich, miał czelność przebywać w okolicy, oczekując, że będzie karmiony. Ryba z ludzką twarzą. Kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że większość gatunków życia morskiego wciąż nie została odkryta, przypadkowe takie obserwacje mogą być szokujące. Ryba, która została zauważona na plaży w Okinawie, w Japonii miała twarz przypominającą ludzką, choć reszta jej ciała była typowa dla ryby. W innym przypadku znaleziono rybę, której twarz była podobna do twarzy Tomka Lokomotywy, nie wspominając o przerażających oczach i ciemnobrązowym odcieniu. Nie wiadomo, czy te ryby rzeczywiście należą do jakiegoś gatunku, czy są genetycznie zmutowane. Wśród wszystkich innych rzeczy, dla tak ogromnego i przerażającego węża nie przeszkadzało współistnienie, nie zwracając uwagi na nikogo. We wrześniu 2019 roku pasażerowie i pracownicy publicznej promowej łodzi byli świadkami pojawienia się dużego gadziego zwierzęcia nieznanego pochodzenia, ślizgającego się pod mętną powierzchnią rzeki Yangtze w Ying City w centralnej prowincji Hubei w Chinach. Nie przeszkadzała mu obecność dużej łodzi, chociaż jego niewiarygodny rozmiar i tajemnica wprawiły wszystkich na pokładzie w przerażenie i ciekawość jednocześnie. Plotki głoszą, że może to być albo ogromny aligator, albo anakonda. Uwięzione morskie zwierzę. Pierwsza i najważniejsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to, że to jest ryba, ale odmienne cechy ciała malują inny obraz. Dron przelatujący nad rzeką Gilong w Singapurze zauważył to nieznane morskie zwierzę pływające przez rzekę, gdzie poziom wody był dość niski. Miało płetwy, ogon i dużą paszczę z wąsami. Patrząc na ogon, który był smukły i wydłużony, niektórzy obserwatorzy wzięli to za rybę. Jednakże wierzy się także, że może to być rekin raj, który doznał poważnego przypadku mutacji wskutek katastrofy w Fukushimie sprzed lat. Zdeformowane gady. Choć polowanie na aligatory to powszechne zjawisko, to w kwietniu 2018 roku mieszkaniec Lock G. Groves na Florydzie odkrył 3 do 4 dużych zwłok aligatorów, które były zdeformowane w takim stopniu, że większość z nich była bez głów, podczas gdy liczne inne kończyny i części ciała zostały odcięte i wyrzucone do metalowych i plastikowych pojemników. Komisja Ochrony Przyrody Florydy wszczęła śledztwo po protestach miłośników zwierząt. Ciało obcego. Po latach obserwacji UFO wydawało się nieuniknione, że w końcu coś takiego się wydarzy. W październiku 2012 roku sprzątaczka pracująca wzdłuż brzegów odległej plaży w północnej Australii natknęła się na osobliwy widok. Ciało tego, co wyglądało na stworzenie przypominające małego obcego, wciąż wykazujące słabe oznaki życia. Zanim nagranie mogło zdobyć szeroką uwagę, badacze morscy szybko odgrodzili obszar i założyli prowizoryczne laboratorium w pobliżu, aby zbadać tę tajemniczą istotę. Pomimo upływu ponad dekady od tego zdarzenia, pochodzenie stworzenia pozostaje zagadkową enigmą, dla której nie ma żadnych definitywnych odpowiedzi.